Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Cyberpunka. Nowy dzień, nowa dawka, kilku godzin gameplayu ode mnie. I widzowie generalnie na czacie podpowiedzieli, mi, że można ulepszać sobie swoje przedmioty. To jest totalnie dla mnie czymś nowym i stwierdziłem, że sobie polepszałem bronię. W sensie, zobaczcie, zwiększa się DPS w ogóle i to całkiem sporo się zwiększa, a to mało w sumie też kosztuje, bo te parametry, wiecie, są zewsząd, że tak to powiem. Więc możemy sobie, why not, ulepszyć. Może to jest, dobra, to ulepszymy tylko po razie. Ten rewolwer jest akurat zajebisty, nie zmienicie mojego zdania. On zabija na hita. Chcę mieć ulepszonego tyle, ile mogę. No już tyle, więcej nie mogę, dobra. A aktualnie lecimy, moi drodzy, do Panam. Lecimy do Panam. Czyli do tego questa, który mieliśmy zrobić wczoraj. Jak ktoś nie jest na bieżąco, to i tak polecam oglądać, widzowie. Bo wiem, że to długa seria i tak dalej, i że nie każdy ma dziennie 2-3 godziny, żeby oglądać, ale mam nadzieję, że to kiedyś nadrobicie, bo nie będę ukrywał. Jeżeli nie macie płynności z tą serią, no to oglądanie jest trochę pointless. Dlatego ta seria też nie produkuje jakichś giga dobrych viewsów, widzowie, bo po pierwsze sporo ludzi chce też zagrać, bo to jest taka gra, w którą warto zagrać. A po drugie, no też, to jest to innego totalnie, nie? Dlatego cieszę się, że oglądacie na YouTube'ku, na Twitchu, zapraszam gorąco, cały czas na żywo jesteśmy. Czad was pozdrawia. No, na Zatarze bardzo mi dalej. Idziemy do Panam, Panam jest gitem. Nie. Kmin i chili mamy. O, dobrze, że jesteś. Tak. Mów, co się stało? Rejwsi schwytali Sola. Idiota pojechał z niewielkim oddziałem na patrol i nie wrócili. Jesteś pewna, że to robota Rejwsów? Obserwowaliśmy ich obóz. Wiemy, że przetrzymują więźniów i że mają kogoś ważnego. Musimy go odbić. Nie wiem dlaczego, ale czułam, że mogę na ciebie liczyć. No co jest grane, no? Ale gówniane dialogi. Jasne, panu. Przecież jesteśmy kumplami. Myślałem, że o tym wiesz. Uważaj. Zapamiętam to i potem się ode mnie nie opędzisz. Jakoś to przeżyję. Przyjaźń przyjaźnią, ale jedną z najlepszych snajperek, jakie można znaleźć na zachodnim wybrzeżu, nie pogardzisz, co? Ani trochę. Widziałeś ją w akcji. To oraz wdzięczność Aldecaldos. Brzmi nieźle. Kiedy weźmiesz ją w ręce nieźle, zmieni się w świetnie. Chodźmy. Mitch wprowadzi cię w szczegóły. Widzowie, jakbym grał w Wiedźmina i miał do wyboru... Znaczy, pewnie strzelam, że jeszcze sporo kobiet się pojawi, jak i takich, ale Panam jest totalnym badassem. Jak będzie możliwość wybierania kobiet na końcu jak w Wiedźminie, to ja klikam w Panam, jest gitem. No proszę, Panam i Vi razem w obozie. Kto by się spodziewał? On? Tutaj? Po tym, co się stało ze Skorpionem? No to po Solu. Olej to. Hej, Panam! Ja się, tam się dalej butelki tłuczą. Ktoś musi. Wiesz, że masz nierówno pod sufitem? Ktoś musi. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie Mitch? Miał tu na mnie czekać. Zaraz będzie. Ja wiem, do kogo ona ma podobny głos, widzowie! Boże święty, ona ma głos jak ta! Ta syrena z tej bajki na Disney Channel. Nie pamiętam, jak się nazywała, ale tam takie syreny były. Nie mówiłaś, że chcesz wziąć do tego kogoś z zewnątrz. Każda pomoc się przyda. Okej, okay. Jak chcesz to zrobić? Po cichu. Bezpośredni atak to samobójstwo. Mitch zajął się już rekonesansem. H2O, dokładnie. Rejwsów, a ja będę cię osłaniał. Nie wiem, która, ale podobny ma. W sam raz dla dwóch osób. Nie, żebym się chciał z wami zabrać i dopaść paru Rafenów. Po prostu... Rozejrzyj się. Po ostatnich atakach połowa ludzi ledwo stoi na nogach. Sprzęt? Lepiej nie gadać. A jebane dostawy utknęły pod Reno. Jesteśmy w dupie, Złotko. I wciąż nie wiadomo, czy z niej wyjdziemy. Czy cofniemy? Przywódca klanu zostaje porwany, a wy czekacie? Strach pomyśleć, co byście zrobili, gdyby chodziło o kogoś mniej istotnego. Prosisz się o kłopoty. Zostaw go. Ma prawo nie rozumieć. Jest i Mitch. Wypuściłem drona na obóz Rejwsów. Rzucisz okiem? Czy wolisz wygłaszać opinię? Okej. Okay. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Tylko nie za długo.
Rafeni nie widzą drona, bo ma aktywny kamuflaż, ale zżera to masę energii. Zamelinowali się w tej opuszczonej cementowni. Zobacz, masa ciężkiego sprzętu. Rejpsi są jak szarańcza. Zajmują teren, ograbiają go ze wszystkiego, co wartościowe do gołej ziemi i odjeżdżają. Ale tym razem, widzisz ten mur? Wzmocnili go jakimiś prymitywnymi systemami bezpieczeństwa. Jaki snajper. Kolejny. A to oznacza, że chcą tu zostać na dłużej. Dlaczego? Kurwa, mogę tylko zgadywać, ale ma to coś wspólnego z Solem. Jeśli ciągle tam jest, musimy znaleźć drogę do środka. Ta mała wartownia jest chyba połączona z resztą obozu. Nasza furtka. Mhm. Jeśli nie to, to zostają wyłomy w murze albo mniej strzeżone odcinki. Albo ich zabierz wszystkich, jest? Widzisz te ślady? Ślady opon. Wozy były mocno obciążone. Mogli wieźć sprzęt, albo Sol nie był jedynym więźniem. Prowadzą do ciężarówki, możesz ją przeskanować? To chyba ta, w której trzymali Sola. Główny budynek. Sol musi być gdzieś w środku. Spory kompleks. To będzie jak szukanie igły w stogu siana. Kurde, sporo tego tutaj. Jeśli nie wyjebali jeszcze całej elektroniki, można użyć kamer przemysłowych. Wystarczy, że znajdziesz pomieszczenie kontrolne. Ten mostek techniczny prowadzi z garażu do głównego kompleksu. Okej, coś już wiemy. Wszystko jasne? Tak, chodźmy po niego. Raczej jedźmy. Mitch, przygotowałeś vana? Na ile się dało. Sami zobaczcie. To ten van? O kurde. Solidna robota. Raczej solidna improwizacja. Tak czy inaczej musi wystarczyć. Czekajcie. Mam tu coś. Dawaj, dawaj. Ja nie przyjmę. Jeśli Sol wciąż żyje, będziecie tego potrzebować. Doprawiony superjet. Końska dawka. Nawet jego powinna postawić na nogi. Oby. Nie będę go taszczyć na plecach. No to mamy już wszystko. Vi, zabierasz się ze mną? Jasne, że z tobą. Okej, wskakuj za kierownicę. To ja prowadzę? Tak, muszę trochę wyregulować optykę. Dało mi prowadzić, widzowie, pokcham! Teraz trzeba to ładnie jechać, bo mnie skrytykuje. Ale gównem jest ten van, Boże. O, mamy tu nawet radio. Zmień stację, jak chcesz. I
Jak to wali? Ten wal jest tragiczny. Lata bokiem bardziej niż nie wiem. Stare auto. Jedźmy drogą, co? Co to było? What the fuck? Ciągle nie mogę uwierzyć, że dał się tak złapać. Każdy, ale Sol? Sama mówiłaś, że gorzej u niego z formą. Tak, ale... Przerzucać cywilów przez granicę w samym środku bombardowania. Porwać cysternę Petrochemu. Odkręcić zawory, zrobić kilka ósemek, podpalić pustynię, żeby dzieciaki miały frajdę. To Sol, jakiego pamiętam. Wszyscy mieliśmy swoich idoli. Tak, tyle że... Tyle że... Jestem najlepszym driverem w grze, widzowie. Zmieńcie mój umysł. Znacie lepszego? Co jest? Lagi? Jakie lagi? Znowu coś? Stał to się nawet pod górę, nie radzi. Cholera. Widzisz? Zajebista burza idzie. Groźnie wygląda. Kurwa, nie tylko wygląda. Musimy się pośpieszyć. Aha. Okej, powtórzmy plan. Ty wchodzisz do obozu Ravesów najciszej jak to możliwe. Ja ubezpieczam cię z dystansu na wypadek, gdyby jednak zrobiło się burza. No zborać, proszę, dobrze. Cały czas będziemy na łączach, więc jak tylko znajdziesz Sola, odpalam wóz i spierdolam. Musimy zostawić wóz. Zaparkuj przy odkrywce. Prosto, że zaparkuję. Ja nie zaparkuję. Okej, wysiadka. Idę zająć pozycję, będę miała cię na oku. Czy mamy tajną misję? Uważaj na siebie. Opony nagle się przewróciły. Spadłem z pół metra, co jest? Jestem na pozycji. Mam cię w zasięgu. Dobra, no to co, zaczynamy, widzowie. Cała cicho, to będzie cicho. Czy mam może coś takiego jak lunetę do tej snajperki? Nie, nie, nie ma opcji. Więc nie zrobimy to cicho ze snajperką. Z ogólnie z moimi broniami nie zrobimy to za cicho. No nie gadaj nawet! Cholera! Tyle z podchodów. Znajdź co, ja pierdzielę. I błąd mi pokrzyżował gierę, no zajebiście. Co to było? To był gra z dupy, to była zbugowana. A teraz mi jakiś ten jeszcze, no zajebiście. Ile ty masz lat, kurwa? Byłaś! Ale że ja nie trafiłem. O, kij, 5 HP.
A to not cool wizowy. Chillerem. Wszystko pod kontrolą. Muszę przeładować. Muszę mi inter... Dobra, to jest dużo. Ten wallhack jest zajebisty, widzowie. No spokojnie. Chillera, utopia. Ej, fioletowe rzeczy mają, biorę to. Dawaj to, byczku. Co jest z gościem? Dobra. Ta gra jest tak zagowana, widzowie. Co jest? Weźmy widzowie szybko, coś zjedzmy, co? Ubrania, granaty zużywalne. CO2 to nie. Powód efektu nawadnienia, który zwiększa wytrzymałość. Dobra, o. Nie możesz teraz to zrobić? Okej, okay, nie mogę teraz. Dobra. Muszę przeładować! Co to jest? Trucizna, 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 ojej. Jest mój rewolwer. Dobra, git. Ta broń jest gównem, tak to be honest. Dobra, biorę tego umpa śmiesznego. Modyfikacja, zwiększa szansę na wywołanie efektu zwiększenia z tym. Dobra, nie wiem co to, ale wezmę to. Kończmy to! O Jezu, i znowu zrobię. Znaczna ilość eurodolarów komponentów, średnia ilość. Dobra, czyli co? 1C, BD, BD, BD. BD, BD, dobra. 1C, BD, 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 dobra. No naprawdę?
Ktoś się nagle taki wstydliwy zrobił. Gdzie on jest? Na dole gdzieś. Dobra, wyjście jest na scenę. Wyłączmy te kamery. Wyłączony, zarąbiście. Przeładujmy wszystko, mamy czas, mamy chwilę, więc na spokojnie. Najpierw jest nieprzeładowana. Coś się nagle taki wstydliwy zrobił. No dawaj, nie mam całego dnia. Nikt ci teraz nie pomoże. No bez kitu, bo nikogo nie potrzebujesz. Dawaj wszystko, co się da. Proszę nie komentować. Panam, jest tu jakaś dziewczyna. Martwa. Ja pierdzielę. Poszyli ją. Chyba nie tylko ze wszczepów. Pierdoleni Rafeni. Właśnie tacy są. Posuną się do wszystkiego. Chyba go widzę. Czy on... żyje? Chyba tak. Dobrze, zabieraj go stamtąd. Sol? Zaraz to biorę, tylko... Pierdolone cygaro? Spokojnie, Sol. Jestem z Panam. Panam? Panam odeszła. Nie całkiem. Zabieramy cię stąd. A, jesteś tym najemnikiem. Mocno cię obili. Chyba będziesz tylko... Czekajcie, widzowie, przepraszam, że podczas fabuły, ale... To, nie, to jest bait, czy to nie jest bait? Nexy uważa, że Among Us powinien zostać przyjęty przez Epic. Among Us umiera. Co jest, kurwa? Co jest? Przepraszam, że teraz, ale muszę to przeczytać. Nexa jeden z popularnych youtuberów jednocześnie jest streamerów, wyprawił się na temat obecności Among Us. Among Us zdecydowanie jedną z głośnych gier do... YouTuberzy bardzo często mają skłonności nagrywania filmu pod tytułem Gra X umiera, aby w pierwszych zaznaczyć, że omawiana produkcja mimo wszystkich nie umiera. Dokładnie tak jest w filmie Nexa. Natomiast nie widać spadek. Zainteresowanie jego słowa jak najbardziej są prawdziwe, bowiem nawet liczba osób online na Steamie czy zainteresowanie w Google Trendach po prostu spadły. Dla mnie bardziej korzystne byłoby dla twórców samo, gdyby taką firmę kupił, nie wiem, jakiś... No Valve może nie, ale jakiś Epic czy co? Podobnym problemem borykało się chociażby Fable... No wiecie, widzowie, ja sobie mogę uważać wiele rzeczy, nie? Na przykład uważam, że ta strona istnieć nie powinna. To jest ten moment, kiedy... Ludzie, którzy tam pracują dla tej strony, już legitnie nie mają co robić, nie mogę. W sensie, tam jest taki shitpost ładowany, po prostu, że ktoś to kliknął, że normalnie nie mam pytań. Nawet sobie współczuję trochę ludziom, którzy tam pracują, bo żeby pracować na tej strony, to trzeba mieć serio. Jajks. Znaczy wiecie, widzowie, powiem tak, Mandzio z Majkutem już wyjaśnili, nie? Ja nie muszę nic dodawać, jeżeli chodzi o tą stronę. Jutro, next, wyobrażę. Widzowie, drama ze stroną internetową, ja pierdzielę, boję się. Nie, to są fakty akurat, no. To jest taki shitpost z dupy totalnie, w sensie wiecie, widzowie. A dobra, w sumie, trzeba się powinienem pytać, to mogę się powiedzieć, no to, no nie, no dobra. Możemy iść w tanę. Po akcji, okej? Będzie żył. A teraz wynoście się stamtąd. Tutaj zrobił się burdel. Zaraz może być jeszcze większy. No to lecimy. Żeby dostać z budynku, jadę po was. Ja bardzo chętnie. A mogę w łeb, dzięki.
Co jest z typem? Zaraz cię powiem. Dobra, pyk. Aktualnie muszę... Dobra, twój stary nadciąga. Lecimy. No to teraz będzie. Dobra, tu jeszcze nie. A, to nie, ten van nie jest tutaj. To jest inna brama, ja pierdzielę. Dawaj tu. Skakujcie na tył. Skakuję, dawaj. Popełniasz błąd, pana! Znowu! Co? Błąd? Te skurwysyny chciały poznać naszą lokalizację. Jeśli teraz zawieziesz nas do obozu, podasz im ją na tacy. Spójrz w okno, idioto! Burza zatrze ślady! Aha. A zatrze krew? Co? Mamy ich na ogonie! Dobra, Zoe, to tak krótko! Obupel. Dobra, ja generalnie znam jedną osobę, która tam pracuje bądź pracowała, nie jestem pewien, bo nie utrzymuję z nią jakiegoś kontaktu. I to jest pierwsza osoba, która jest mi w stanie powiedzieć, że jebać tą stronę. W sensie, to generalnie kiedyś była strona Fortnite Polska. Oni chyba zmienili się z... Znaczy zmienili potem, to jest, wiecie, to jest Fortnite Polska, nie? Stary, jak ktoś kojarzy Fortnite, to powinien wiedzieć, nie? Czyli w sumie strona, z której większość Fortnite'owych YouTuberów, na przykład Jaju kiedyś, nie wiem czy teraz, bo też nie oglądam, brał swoje wszystkie filmy. Dobra, lecąc dalej. Bo to nie będę tutaj się dramował, czy cokolwiek, ale imo, tak zupełnie szczerze, ta strona to jest najgorszy shit polskiego gamingowego internetu. I Marcin Majkut i Mandzio się już doszczętnie wypowiedzieli na temat tej strony. No jebie gównem i tyle. No i po to, o czym jest się tu wypowiadać, jeżeli chłopy nagrywają filmy pod tytułem... Znaczy filmy, nagrywają, piszą posty pod tytułem Nexe uważa, że Among Us umiera. No jakby kurwa, kto pytał? No jak ktoś sobie wejdzie na film, to sobie się wypowie. Po co o tym robić artykuły? No come on. Kurwa! Dobrze, już nie przerywam, przepraszam. To nagle wyszło. Musimy ich zgubić. Świetny pomysł na zatarcie silnika. Pierdol się sobie. Więcej z niego nie wycisnę. Odetnijcie ten ogon. Przygotuj się. No ja chętnie. Dobra, może inną broją, co? Alde Kaldos! Jakbym... Kurwa, następni! Dobra, czekajcie. Ciągnijcie ich! Wjeżdżam z drogi, będzie rzucało! Przecież ja nie trafię tymi broniami, co ja mam! Musimy gdzieś przeczekać! Jakbym skanował, zwarcie zrobił? Jest! Pobliżu jest opuszczona farma! Zabieram na to! Ja pierdzielę, przecież ja nigdy... Chcesz mi rozwalić głowę? Ha! Elegancko! Elegancko wciul! No przecież ja nigdy nie trafię! Kurwa! Ja zaraz! Uspokój się, buraku! Walmy w auto po prostu i tyle! Bus mocno oberwał! Daj ich spokój! Dłużej tak nie pociągnę! Czekaj, kurwa! Dobra, wystarczyło wałtowali z tym debilem. Świetnie poszło, dziewczyno. Lepiej bym tego nie zrobił. Dzięki.
Widzicie te zabudowania? Tam przeczekamy. Pamiętam to miejsce. Powinno być bezpieczne. Przynajmniej na razie. Ale muza. Szybko! Do środka! Okej. Muszę złapać oddech. Ale że ludzie stawiają po domach takie rzeczy, lol. W ostatniej chwili. Ta. Dobrze, że skończyło się na piachu w zębach. Chyba będziemy musieli tu zostać na noc. Przydałoby się zasilanie. Vi, możesz poszukać? Ja rozejrzę się tutaj. Przywróć zasilanie na farmie. Dobra, ciężki quest, tylko że jest problem. A mogę sobie przez nią przejść. Pokrzamp. Ingalsowie zostawili tu sporo graków. Śpieszyli się. Dostali dobrą ofertę od biotechniki. Świetną. Odsprzedać ziemię. Tak, to jest lustro. Tego nie wiesz. Jakie to jest creepy w ogóle, co jest? A koparki i buldożery nigdy nie przyjechały. Wszystko kart dupy podwóz. Tak się kończy współpraca. Co jest? Dobra, wychodzę stąd. Nie teraz. Dobra, trzeba przerzucić zasilanie na farmie. O, jasny. Otworzę to, nie otworzę tego. No. Nie wskoczę też tutaj, czyli to w domu trzeba zrobić. Wiży! Tu nic nie ma, chyba nie. No to wygląda jak zasilanie, o. F napraw. Hej, zadziałało. Chłopcy z elektrykiem, Pol? Cholera, zimno się robi. I co, kominek też zrobi? Chciałam odpalić grzejnik, ale nic z tego. Przyjrzysz się temu? Może tobie się uda. Wiesz co? Słuchajcie, mocno kompla w tym byczku, to jest wichura. Jeśli tak, wbij go na chama, a ja odpalę ten złom. Taka z ciebie księżniczka. Jeszcze jakieś życzenia? Zastanowię się. O ile sol nie zamarznie. Wtedy koniec z naszą przyjaźnią. Użyj zewnętrznego panelu. Ja pierdzielę. Streamuję z grafiki. Jakby się ktoś pytał, jaką mam kartę graficzną, to niestety... To niestety nie jestem aż na tyle... Znaczy niestety lub stety. Nie, no w sensie po prostu... Jakby to ładnie powiedzieć... Yoshi na przykład, specjalnie Cyberpunk, kupił sobie komputer. To ja stwierdziłem, że no trudno, pogram sobie bez ray tracingu, bo ustawienia mam powiedzmy... Jakie mam ustawienia? Powiedzmy, że mam prawie na fullu. No większość jest na ultra, co nie? I gra się dosyć płynnie. Jak mam, nie mam streama w ogóle, włączam Cyberpunka na streamie, to w ogóle gra się tak... Tak miodzio wręcz. A aktualną grafikę, jaką mam, to jest GTX 2080. Bez TI. Więc siada, jest gitowa. Bardziej, że wiecie, ja nie gram raczej Full HD czy coś, więc... Widzisz? Z datą przydatności z przedostatniej wojny, ale może się nie zatrujemy. Mamy dziś dużo szczęścia. Tak. Szczęście. To dobre słowo. Oho.
Szykuje się dłuższe kazanie. Lepiej ja mogę usiąść? O właśnie, gdzie tam i myśleć? Nie będzie kazania. Ale powinniśmy porozmawiać. Ja chętnie. To gówno z Ravesami. Nie powinno się było wydarzyć. Chcieli znać nasze trasy, miejscówki, punkty przeładunkowe, wszystko. Gdyby tylko wiedzieli, w jakim jesteśmy stanie. Jeden czy dwa podjazdy i byłoby po nas. A gdybyście nie wpadli do nich z niespodziewaną wizytą, byłoby po mnie. Widzisz? Zaciska szczękę i marszczy brwi. To jego sposób na powiedzenie dzięki. Mieliśmy parę spięć. Kilka. Jak to w rodzinie. Nie warto ich rozpamiętywać. Też tak myślę. Jeśli chcesz wrócić, wszyscy przywitają cię z szeroko otwartymi ramionami. Ale coś musi się zmienić. Nie możesz zawsze wyskakiwać przed szereg. No i się zaczyna. Jezu, przestań. Wiesz, co się zaczyna? No to jest taki typowy wuja na imprezie, który zawsze zabawę psuje. Zostaw panam. Panam idzie ze mną. To moja dziewczyna w Cyberpunku i tyle. Grubszy rozpierdol. Być może wojna. Simpuję panam, widzowie. Sobie nie poradzimy. Więc chcesz nas sprzedać biotechnice? Wi, powiedz mu, że to gówniany pomysł. Panam dobrze mówi. To nie brzmi jak dobry pomysł. Dzięki. A co ty możesz o tym wiedzieć? Więcej niż ci się wydaje, Sol. Pracowałem dla Arasaki. Sporo się naoglądałem. Arasaka to co innego. Biotechnika. Mechanizm działania zawsze jest ten sam. Wiesz, czym dla nich jesteście? Zasobami. Wyeksploatują was, a potem wchłoną. W najlepszym wypadku. Dzięki, Vi. Lepiej bym tego nie ujęła. Wiesz co, mała? Będziemy jeszcze mieć sporo czasu, żeby skoczyć sobie do gardeł. Mam taką nadzieję. Ale teraz chyba muszę się walnąć w kim. Żeby Julka się nie dowiedziała, Julka nie ogląda Cyberpunka, bo nie chce spoilerów, bo obiecałem jej, że po Cyberpunku na offstreamie z nią zagram jeszcze. Może na streamie? Kto wie, nie no, na offstreamie raczej pogramy sobie z Julką. Cyberpunka jeszcze raz. Więc spokojnie, ona się nie dowie. A nie mówcie jej, co? Że simpuje kogoś innego. Nawet jak to gra komputerowa, please. Wiecie, jak nazywają takie burze w północnej Afryce? Habub. Kurewsko dobra nazwa. Co to było? Habub? Tak. Habub? Oktany to ma. Zabawne. Co? Chłopiec był pijany. Bardzo rzadko sypiam pod dachem, a to już drugi raz z tobą. Kiedy jesteś w trasie tak długo, że dupa zaczyna ci wrastać w fotel, zapominasz, jak to jest mieć sufit nad głową. I co? Tak jest lepiej? Nie, po prostu inaczej. Właściwie tutaj jest prawie jak w porządnym hotelu. Mamy kominek, alkohol. Brakuje tylko jakiegoś znudzonego gościa z recepcji. Czy jest pani zadowolona z obsługi? Ale cringe'owa! Lepszej mieć nie mogłam. O kurde. Jak whisky? Ciepła. Z jakimś metalicznym posmakiem. Za whisky odejmuję wam jedną gwiazdkę. Bez butów byłoby pani wygodniej. Po a, trochę skręca. Nie chciałbyś tego. Przestań. Po dniu takim jak ten zasłużyłaś na trochę relaksu. Co masz na myśli? Mam parę pomysłów. Chyba wiesz jakich. Vi. Nie. Aha.
Tak jest całkiem miło, nie psujmy tego, okej? Jasne. Czyli... Friendzone! Ajajaj! It is what it is! Dziękuję, że przyjechałeś. To dla mnie dużo znaczy. Dobra, trudno, nową się znajdziemy w sobie. Słyszysz? Nie. Właśnie. Przestało wiać. Nie wiem, jak ten cały habub, ale jak na wielkich równinach wieje Chinook, to w ogóle nie można spać. Nic a nic. Siema, Johnny. W imieniu całej obsługi motelu Wolna Kalifornia życzę Państwu przyjemnych snów. Ale że jednak chcę frendzonować bez kitu i to mój pierwszy raz w życiu, jak frendzonowany zostałem. Nie no, jeszcze były jakieś gry, gdzie mnie frendzonowali. Ale w grach to wiecie. It is what it is. Plus, mnie nikt nie frendzonuje, to Wajd dostał frendzona. To co mi zawie? Do burdelu! Nie no, nie. Patrzcie, kto wstał. No, hej, jak się spało? Dobra robota, V, w starym stylu. Powiedzmy, że następnym razem ja wybieram motel. Może będzie taka okazja. Za to ja spałam jak dziecko. Masz bardzo wygodne ramię. Aż żałuję, że zaraz będę musiała się zbierać. Jak to? Myślałem, że wracasz do Aldecaldos. Że zostajesz z rodziną. I właśnie tak jest. Chodź. To, o czym wczoraj gadaliśmy z Solem. Dzięki, że stanąłeś po mojej stronie. Dawaj snajperkę, jak już frendzonujesz, szmula. Ta akcja z Ravesami to dopiero początek. Musimy się przygotować. Sol zajmie się sprawami na miejscu, a ja... A ty? Rafeni chcieli znać nasze trasy, tak? Kolejna Aldecaldos. Zacznę od rozpoznania. Jeszcze jedno. Twoje wynagrodzenie. No i po krzampik. Opiekuj się tą snajperką. Dobrze mi służyła. Overwatch. Będzie w dobrych rękach. Wiem. No to... Jeszcze raz dzięki. A poczekaj. Odnośnie wczorajszego wieczoru. Nie musimy o tym gadać. Po prostu... Nie jestem taka, wiesz? A jaka jesteś? Bardziej... taka. What the fuck? Uważaj na siebie. Ty na siebie też. I pamiętaj, mam u ciebie dług. W innych okolicznościach powiedziałbym jeść za nią. My też wkrótce ruszamy. Ale teraz spójrz tylko. Tylko chłodnica trochę ostygnie. Takie dziewczyny bardzo trudno trzymaj dobrać. Się. Można mieć tylko nadzieję, że same na ciebie poczekają. A tobie co? Nie wiem, może jakieś wspomnienia, nieważne. Biedny, dobra widzowie, to co? Mamy snajperę. Jakieś modyfikacje można tu wrzucić. Nie będę ukrywał, że mam jeden taki item, który jest dokładnie... O, tego nawet użyć nie mogę, wymagany poziom 18. Mam taką jedną broń. Akcja zablokowana, no naprawdę. Dobra, to co? Zamieniamy tutaj na Overwatcha. Overwatch. Gdzie on jest? Tutaj, karabin snajperski. Overwatch. Tutaj bierzemy, co tu możemy wziąć z tego USP-a? No nie chcę kolejny. Kurde! Muszę znaleźć jakąś taką fajną strzelbę. Taką fajną, fajną. No taką, wiesz, nie ma, co nie ma dwóch pocisków tylko. To są takie se...
Nie wiem, możemy to wziąć. No, to jest jakiś, nie wiem, celownik. Lufy nie dodam, modyfikacji nie dodam. Dobra! Jak ja wyglądam, jakiś debil. Dobra, wracajmy do miasta. Mam dość tego wypizdowa. Dobra, to co? What now, widzowie? What now? Poczekaj na te wątekę mury i mamy jeszcze, udaj się do kaplicy. No dobra, tylko to jest daleko, znaczy w sumie daleko. To nie jest jakoś bardzo daleko, znaczy 3 km, tylko to jest totalnie nowy wątek, widzowie. I tu Bionys, nie wiem, czy chce rozpocząć ten wątek, dopóki nie skończymy tego z Takemurą, bo to jest totalnie nowy wątek. Więc ja bym poczekał na telefon od niego. Co my możemy zrobić? Spotka się tutaj coś. Tutaj się też musimy udać, znaleźć nośnik Sandry. Odwiedź Claire, porozmawiać z Johnem. Odbierz paczkę od mamy Wells, to jest za friko chyba. I to jest gdzie? To jest u mnie w chacie pewnie, no mamy sporo tego. Mogę czas skipnąć? Mogę, ale czy chcę? Ja bym jakiegoś poboczniaka zrobił, widzowie, to be honest. Tu mamy pojazd, tu mamy znaki zapytania, tych znaków jest tak dużo. Tu też pojazd. Trzeba pieniądze zarabiać. No tego nie zrobię. Zróbmy to. No gdzie on jedzie? Tutaj. Weź mnie zabijaj. Co? Dobra, dzięki. Nara. Czemu kamery zmienić nie mogę? Co jest? O, takiemu raz dzwoni. Te dane od Wakako Okady bardzo pomocne. A ja dowiedziałem się czegoś na własną rękę. Musimy się spotkać. Co to jest za Steve? Gdzie tym razem? Za sortownią odpadów? Może na opuszczonej stacji metra? Co powiesz na uliczny market w południowej części Japantown? To okładka nad główną ulicą. Łatwo się zgubić, więc skorzystaj z publicznej windy. Ja jestem już w drodze. Nie każ na siebie czekać. No i zadzwonił, widzowie. A zmieni mi kamerę, czy nie zmieni? Czekajcie chwilę, tu mam jakieś questa, nie? Gdzieś obok. Tu był. Zróbmy to. Tu zaraz sprzedam syf. Zróbmy do tego questa i polecimy tam zaraz. A to już na następny odcinek raczej, bo 50 minut zaraz. Dzielenie gry na odcinki jest chore, widzowie. Może powinienem 4 godziny dziennie wrzucać sobie na to. Ej, napiszcie w komentarzu, jak ktoś dotarł w ogóle, czy na przykład wrzucać jeden odcinek dziennie, nie wiem, 3-4 godziny? Czy lepiej po prostu dzielić to na części, bo ja też wiem, że sporo ludzi też nie ma czasu, nie? Żeby to oglądać. Hej, wie, jest robota. Trzeba wyciągnąć pewien sprzęt z wysypiska śmieci, zanim jakieś matoły porąbią go na kawałki. Więcej szczegółów w załączniku. Co musimy zrobić? Uda się na wysypisku śmieci? No jestem. I do takiego mogę wejść? Pieski dzień, co? Siema, kradę się zostało. On se gra, więc wywalone. Szukam robota treningowego. Masz coś ciekawego na sprzedaż? Masz coś ciekawego na sprzedaż? Zależy, co cię ciekawi. Ciekawi, hehe, bo wiecie, wi. Dobra, widzowie, te rzeczy trzeba zbierać, kupować. 7500, ja pierdzielę. Dobra, to co?
śledzić cieli za pomocą samonaprowadzających pocisków. Ty, to może być śmieszne. Nie sprzedawajmy tego. A to sporo siana zejdzie. Dobra, trudno. Dobra, git. Mamy 46 koła. Pok elektryczna beta, bardzo rzadki. To możemy też zostawić w sumie. Tu mamy sporo gówna na sprzedaż. Tu mamy co? Mam program na poziomie 18. Dobra. Na to też mnie nie stać. A to co to? Maska jakaś z dupy. Dobra, nic, posprzedajmy to. Gościu już za dużo pieniędzy to nie ma, niestety. Muszę się dobrze ubrać, widzowie. To będzie cel. Ubrać się jak szef, a nie jak jakiś debil matą. No tak ładnie wygląda, to bym wziął. Dobra, gitowa. Tu mamy jeszcze jakieś rzeczy. On też siana nie ma, ten typek, już za dużo. Tutaj mamy co? Trafienie w głowie nie zadaje dodatkowe obrażeń. Jakieś modyfikacje w szczepu, cokolwiek to jest. Fajne wysypisko tu macie. Nie podoba mi się to. Ty, no nic nie zrobiłem. Na wierzchu. Dobra, na daszek. Sprawdźmy może snajperkę, co? Króciutko. Ja pierdzielę, dobra. Któryś tu jeszcze jest, czy nie? Dobra. Podłączamy się. I znowu nie zrobię, bo mam 7A 1C 55BD, nie zrobię wszystkiego. Dobra, zróbmy to. No tak, 7A, E9, BD. Dobra, weźmy to najlepsze po prostu i tyle. I lucik bierzemy, why not? A bo nie żyje. Jak się stanął w ogóle? Fajne autko. Fajne wysypisko tu macie. Pierdol się. Dobra, czyli tak, 5-5. Dobra, robimy to jeden set, 7-5. 5-5, 7 tu nie ma. Nie ma 5-5. 1C 5-5. Dobra. Dobra, ej, podaj mi się to snajpa, fajne jest. Daj mi itemy, się poddam. Znaczy wyjdę stąd. Dzięki bardzo za 4 miesiąc bambuszka. Bambuszka, Boże święty, bambuszek. Mam problemy z głową po tym czasie.
A nie zeszło tego robota. Wyrzuć broń i wychodź. Szukam pewnego robota treningowego. Podobno tu u was wylądował. Robot treningowy, powiadasz? Czekaj, no sprawdzę. No nie chcesz przypadkiem seksu. I na czym ty to sprawdzasz? Trochę przechodzony i nie ma jednej nogi, ale... Kuszące, ale nie, dzięki. Jak tam chcesz, robot treningowy. Mam. Chcesz, to ci mogę go sprzedać, ale tanio nie będzie. Trzy tysiące? Pal wroty. Zrobimy inaczej. Oddasz mi go za darmo, a ja cię nie zabiję. Co ty na to? A, kumam. Myślisz, że jak siedzę w budzie na wysypisku, to jestem frajer, którego można ruchać jak się chce? No, to się pomyliłeś, kurwa. Strzelajcie! Chciałbym mnie słychać, zarąbiście. Tutaj to minąłem, ta. No gdzie może być ten robot gówniany? O, tam coś było. Naruszmy protokół, 1-1, aha, to nieźle. Czego ja dostałem? O co chodzi w tej grze, bo nie czaję? Chłopie na hita zabił, przeżył strzał głowę ze snajpy i zabił na hita. What the fuck w ogóle, bo nie czaję. Rakiety? Nie wiem. Jego stary ma rakiety. No to one more time. Bierzemy to, bo potem zapomnę, cokolwiek to było. No nie da się. Choćbym się zżygał, to się nie da. Gościu jest, nie wiem, Rocketmanem jakimś pierdzielonym. No nie da się. No co jest w ogóle? Na hita! To jest generalnie quest na dużo większy level, więc pewnie dlatego. Dobra, no nic. No nie będę płacił 3 koła frajerowi. A. Nie było to jakieś trudne mega go znaleźć, tak to be honest. Wystarczyło... Dobra, to ja mam to co chciałem, więc... Nara! On też przeżył, nie? Słuchajcie to? Neutralizuję go!
Chłopy przeżywają strzał w głowę, to jest dla mnie po prostu niesamowite. A ta broń jest gigak gównem. Dalej żyjesz, oddychasz, to se żyj. O kurde, belek. Nie, bo mi rakietami zaraz zostanę. Strzał w głowę, by the way. Słuchajcie, to ze snajperki. Zechnę tu. Dobra, idę stąd. Palcie wroty, frajerzy. Siema, 100 metrów. W sensie, i ma mechanika, że strzał w głowę w FPS-ie nie zabija ze snajpy, to coś mi się tu nie zgadza, tak to be honest. O co dzwoni od razu? Nie wszystko poszło tak, jak chciałam, ale Red Joe ma na czym trenować, a to najważniejsze. Zamykam kontrakt. No i bokczam, super kontrakt. Reputacja 28, pokczam pik, widzowie. Co? Nie słyszę. Ale autka fajna, co to jest? Szczerze mówiąc, to sprzedajmy to gówno. Muszę to sprawdzić. Chcę ten item jeszcze sprawdzić przy tym odcinku. Jakoś zniknął mi z radaru. Spróbuj. No to co to jest? Nie podoba mi się to. Co to jest? O ja pierdzielę. I co, strzelam z pompy? Aj, 16 zdałem. Co jest? Ale gówno. Dobra, gówniana jest ta broń. No patrzcie na to, ten pistolet, to w głowę. 400. A snajperka, strzał. 2000. No coś tu się nie zgadza, widzowie. No jest, no nie mogę, ten pistolet też jest gównem. Startowałem, jest spoko. Brakowało. A dostanę coś? Dobra, jest levelek. No i super, dobra widzowie, to co? No to tym akcentem zakończymy sobie ten odcinek, taka tam godzinka kolejna. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia. Pa, pa.